Na początek dygresję powiem, brak po bośniacku znaczy małżeństwo. Dzisiaj z Amirą jechaliśmy do kościoła i tak cztery ostatnie dni byłem w trasach po Europie, tam w różnych interesach. Prawie nie spałem, będąc w tych trasach. I Amira dzisiaj w trasie do mnie mówisz, jadąc tutaj do kościoła, że no tam po uwielbieniu ja wezmę Noela, zaopiekuję się, żeby tam dzieciaki po tobie nie skakały i tak dalej. Ja mówię, ale ja w ogóle nie czuję się zmęczony, ja gdzieś mi mogę się zająć, czuję się bardzo dobrze, nie? Ona mówi do mnie, no bo jesteśmy szczęśliwi, dlatego czujesz się wypoczęty. Taka dygresja, że tak, jesteśmy szczęśliwi w małżeństwie, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o rozwoju finansowym. Jakieś 3 lata temu postawiłem sobie taki cel, że co roku będę podnosił zarobki dwukrotnie i będę podnosił wydatki dwukrotnie. I tak wam to zobrazuję. Jakiś czas temu, jak mieszkaliśmy jeszcze w Sarajewie, to mieliśmy takich wydatków na mieszkanie około, szacując tak 1500 zł. Zarabiałem około 3. Później, jak przeprowadziliśmy się do Pruszkowa, mieliśmy wydatków 2 razy tyle, czyli na mieszkanie około 3000, zarabiałem około 6. Dalej się trzymałem tego, że co roku chcę podwajać. Obecnie wynajmujemy dom, który kosztuje nas około 6000. Zarabiałem około 12 już, mieszkając w tym domu. I tak byłem ukierunkowany na to, żeby w końcu dopiąć tych 20000 zarobków. Kosztów już nie chcę sobie podnosić, takich życiowych. Może, nie wiem, jakiś fajny samochód taki, w którym będę się dobrze czuł. W ogóle jeżdżę czasami takimi starymi sztruclami i zdarzało mi się, że diabeł do mnie mówił, jakie ty masz powodzenie, zobacz czym ty jeździsz. I jakiś czas temu oglądałem wywiad z pewnym takim milionerem, który niemałe pieniądze zarobił i on opowiadał o tym, że jak rozkręcał się z interesami, to co miesiąc miał 60000 około samych kosztów w biznesie, czyli miał 60000 do zapłaty różnych tam wydatków, a jeździł samochodem wartym 3000. Amen. Mówię sobie, dobrze, jest w porządku. Na auto przyjdzie czas lepszy. Chociaż samochodów mam kilka, czasami nie byłem w stanie ich policzyć, bo tam zdarzało mi się coś kupić i później sprzedać. Artur, powiem też jedno świadectwo z twojego proroctwa. Jakiś czas temu prorokowałeś, że mówiłeś coś takiego, że jest ktoś, kto ma kwiatka w domu, w doniczce, że wyrosły 2 kwiatki i jeden usek, drugi został. U mnie w doniczce wyrosły 2 kwiatki, był jeden kwiatek, wyrósł drugi i jeden usknął z tych 2. I to było w czasie, kiedy zajmowałem się pewnym interesem, którym się dalej zajmuję, ale kombinowałem, żeby znaleźć sobie coś jeszcze, żeby do tych 20 dopiąć. I z czegokolwiek nie ruszałem, wszystko po prostu padało. Żadne dodatkowe interesy się nie udawały, ten jeden interes się dopiął. I wiecie, od tych paru lat, jak ktoś mnie zapyta o finanse, ja zauważyłem, że ja przestałem kompletnie narzekać i za każdym razem mówię, że mam, że zarabiam bardzo dobrze, że mam dużo pieniędzy. Amen. Że ogólnie zadowolony jestem ze swoich zarobków. I to nie dlatego, że... Bo kiedyś miałem takie myślenie, muszę mówić, że mam powodzenie, bo jestem biedny i po prostu będziesz... Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Miałem tak w głowie, że czułem się non-stop biedny. Myślałem o tym, że jestem biedny, a ze strachu przed tą biedą ciągle mówiłem, kurczę, mam powodzenie, ale tak naprawdę w to nie wierzyłem. Nie było to moim przekonaniem z serca. Nie wiem, czy to rozumiecie. Jakiś czas temu Agata mnie pytała, bo mówiłem jej coś w tym stylu, że dobrze zarabiam czy coś i pytałem jej, czy jesteśmy sobie w stanie tam pozwolić jakieś ciuchy, kupić wakacje. Ja mówię, oczywiście, mamy powodzenie. A zdarzało nam się tak, że przyjeżdżaliśmy do kościoła i
i miałem 50 zł w kieszeni i mówię do Amiry, słuchaj, mamy ostatnie 50 zł na życie i nie wiem, kiedy będą kolejne pieniądze. Czasami zdarzało się, że mieliśmy 50, czasami 20, bo ja wszystkie pieniądze, jakie mam, to obecnie wrzucam w interesy różne. Ale tak realnie patrząc, jestem w stanie dzisiaj o wiele większe koszty ponosić, w sensie na dużo wyższym standardzie żyć niż kiedyś, więc realnie się patrząc, mocno się rozwijamy finansowo w małżeństwie, z żoną, no, w domu, jako rodzina. I była raz taka sytuacja, że przyjechaliśmy do kościoła i mieliśmy 10 zł i mówię do Amiry, słuchaj, to nasze ostatnie 10 zł, nie wiem, kiedy kolejne będą pieniądze. A Amira zawsze z uśmiechem mówi, dobrze, wszystko w porządku. Ona zawsze jest przekonana, że tych pieniędzy to mamy na wszystko. Zawsze chwali, że kurczę, że nam niczego nie brakuje. I mamy próbę i Amira do mnie przychodzi z kawą. Ja jej się pytam, a skąd ty tą kawę masz? Mówię, no za ostatnie pieniądze kupiłam ci kawę. Brawo. Wiecie, nie mam na ten moment może tak, że kurczę, mam non-stop kieszenie wypchane pieniędzmi, chociaż często. Czasami się zdarza tak, że coś jak gdyby przeinwestuję, że wszystko wsadzę gdzieś w jakieś zakupy czy towaru, którym chcę później handlować. Ale już idziemy w takim kierunku, że pieniędzy prawdopodobnie wkrótce, w najbliższym czasie zaczniemy mieć za dużo trochę. Wczoraj dopiąłem deala, na którym w tym miesiącu zarobię lekko 20 tysięcy. A za jakieś 3 tygodnie drugi identyczny deal mi wpadnie, czyli pod koniec tego miesiąca jeszcze. Tyle, amen.